jakiej cenie taka WSK? O, cześć. Mamy tylko 700 metrów. No, wiesz, on tam też teoretycznie nie ma dużo. Chodzimy na halę. Tutaj zawsze było masę stoisk. Szczęście 800 zarejestrowany. Capriolo, coś tam, nie, jak to jest? Siódemka, dyneczkę, setka i siódemka. Co zrobić? Ten wózek jest ten w komplecie? To jest ta wersja... To jest ta wersja... Krowa. Można krowę na smyczy powyprowadzać. Patrzcie, tyle stał i od pierwszego strzała. Ter ibuprofen. Wchodzimy na halę. Tutaj zawsze było masę stoisk różnych. Tym razem tego nie ma. Zobaczymy, co jest na hali. No, coś tu jest. Coś też nie mieli. Chyba lepszy klimat jest tam na dworze. Jest? O. Pozdrawiamy widzów. O, cześć. Co tutaj mamy? Caproni Trento. Co to jest, Francuz? Albo Kifo. Albo włoski, albo... Nie wiem, ja się na tych nie znam. Specyfikach, ale zaraz się spytamy o ceny. Jakie ceny tutaj tych motocykli? Nie moje, tam gdzieś. Gdzieś tam, tak? Zobaczymy. Ja sobie schowam tutaj czapkę. O. Stacyjka poszła w dobre ręce. Tu mamy SHL-kę. Ktoś tu, przepraszam, ktoś tu na cenach ten orientuje się, motocykli. Cześć! Cześć. Skąd się znam? Oglądam te filmiki. Co cię interesuje, mów. Chciałem poznać wszystko, bo robię znowu takie zestawienie cenowe, nie? Od WFM. Pierwszy wypust 8200. 8200, okej. Pierwszy wypust. Komar 6800 zarejestrowany. Capriolo. Coś tam, nie? Jak to się mówi włoski. Tak. 75, bardzo rzadki okaz, nie? Aha. Piąteczkę jeszcze wziąć, nie? CZ jest w oryginale, paląca, jeżdżąca. Wszystko świeci, nie? Aha. 6200. A tutaj? 6500. Oryginał. A te są też twoje? Będzie wycinał? No jak ma jakieś, będziesz mocno przeklinał, to zapikseluję. To jest jaskółka, nie? 7800. 2,5,0 przez 1. Mam pytanie. Ale tu ma... Co to? Cało. Silnik, tak? Rama. MZ, tak. Jak nie było MZ, to teraz kurczę WTM. Zarzuciłem, że to już mam taki korek. A te MZ-ki powiedz mi? Proszę? Te MZ-ki? Tak. Po ile? Prawa to jest drift niemiecki, lewa jest zarejestrowana. No to z prawej strony masz za 6,5. Nie, 5,5. 6,5. 5,5, 6,5. Lewa to jest... A numer na ciebie jakiś, żeby ten ktoś trafił do ciebie? Masz gdzieś tam? Czy będziesz oglądał i później wejdziesz na zasłanę, nie? Chcesz zapisać teraz? To zapisz, nie? BSA, fajny temat, nie? Aha. 500, nie? Podaj ten, no. 5 czy 6? Czasami się pytają ludzie, znaczy dosyć wiem. Często. 5 czy 6? 879-092. 092. Tylko ja też oglądam twoje filmiki, tak? O, to fajnie. Jak masz na imię? Grzegorz.
Co najlepsze, to jestem kurwa 3 lata w temacie, nie więcej. Zesykro. 3 tak? lata, 3 lata. A ty kurwa wysoki jesteś. No nie widać na filmie, ja wtedy widzę. Dobra, uciekam, miło było poznać. Cześć. O. Ty, a ta BSA jeszcze mnie powiedziałeś? 19-10. 19, a Java? 2600. 2600, dobra, to już wszystko wiem, dzięki. BSA, fajne, ładne. I Java. Jabłka, nie zrobi sprzęt. Idziemy dalej zobaczyć, co to. Taką SHL-kę za 900 zł. Tutaj cześć do WL-ki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Podziękował, nie? Mojego frenda Czesława. Jabłka. W jakiej cenie ta Jawa? Przepraszam. Przepraszam. O. W jakiej cenie ta Java? A to nie moja. To tego kolegę? Kolego Grzesiu, jeszcze ta Jawka powiedz mi. Ile da? Nie no to śmiesz. Ja nie ten, ale pewnie ktoś będzie zainteresowany. Oryginalny stan. Mam już te, wiesz, klapy tutaj, nie? Aha. Czyli chodzi o, wiesz, o te bożki, nie? No. Ja czynię 2200, nie? Aha. Słuchaj, czyli chłopak zapłaci 1700, nie ma problemu. Okay. Oryginalny stan. Dobra, no bo jest dużo fanów Jawy. Kolejno się chwaliłem, że się dla ciebie poznałem dzisiaj. O. To miło. Zajebiście. A ten, uwaga, samochód? Takie coś? 4 pusztówki jedna. Okej. Oryginały, fajne. Rzadko się ten, rzadko się trafia. Jak bym powiesił u siebie, to by mi zaraz ściągnęli. Jak to ma na imię? Bo... Marcin. Jak tego? Marcin. No, parę tam sprzętów, wiesz co? Numer telefonu do ciebie dałem, ale gdzie się szukać? Na... Czekaj. Daj, wiesz. Oglądaj filmiki. Podkarpacie, ty tam Wrocław, tak. Wrocław, 500 km. O, Podkarpacie. Muszę tam podjechać gdzieś. Zajebista sprawa. Zobaczyć, no. Co najlepsze, jestem 3 lata w temacie, nie więcej. Aha. 3 lata. No ale dobrze ci idzie, możesz... Tak mnie to wchłonęło, że tu naprawdę No, super, to fajnie. To może cykli i paręnaście samochodów. O, kurczę, no to ładnie. To jest. No. Gościu mówił, koledzy mówił, ty jesteś pojebany. No dziś na pijany, ale... To jest, wiesz, dobra choroba, pozytywna. Na razie. O, kolega tylko ma tą kolekcję dużą. Motory. W jakiej cenie takie gazetki motor? Po 10 zł. Po 10 zł. Dobra cena. Zobaczymy, co tutaj są. Jakieś tabliczki. Tabliczki, ale jedziemy. O, są motorynki. Dzień dobry. Można poznać ceny tych przepięknych maszyn? Pewnie, że tak. Siódemka, setka i siódemka. 7, 8 i 7. Ale ten to jak nówka wypust, nie? I ona ma jakiś ten papier, coś, żeby to można zarejestrować? Nie. Czyli na zabytek. Będzie na kanale, nie? Będzie, no. No, to ja pisałem ten komentarz. Tak? No, ostatnio. A widzisz, no to miło, to witaj, cześć. Cześć, Marcin. Marcin, hej. No, fajnie, też muszę kupić, bo mam syna i córki. Córki też lubią ten, wsiadać mi na motocykle, to może coś takiego będę musiał zakupić. A skąd jesteś? Pińczowa. Z Pińczowa? Tak, Świętokrzyskie. Świętokrzyskie, no to kawałek jest. Masz do siebie jakiś namiar, czy coś? Mam. Tam dużo się ludzi pyta o te. Nie, bo tak tobie słupki nie ma. Aha. Dobra, najwyżej na pod filmem się odezwij, dobra? Że niebieska ta. Niebieska motorynka. Fajnie wygląda. Dobra, uciekam, na razie. Nie widzę. Fajna motoryna. Podoba mi się. O, tutaj zobaczymy jakieś filmiki.
W jakiej cenie taki ładny silnik? Tam? W jakiej cenie ten silnik? Kurkę. Kurkę. €30,000 BMW. Sahara. Muszę fotkę zrobić. Ten wózek jest ten w komplecie? W tych 30,000 euro? Tam jeszcze parę innych rzeczy zostało. Okej, a skąd jesteś, powiedz mi? W Polsce ma Warszawą mieszkamy. Czerwisz na Wisło. Aha. Okej. O. Jeszcze gondola jest pełna, trzy puszki amunicyjne, jest siedzenie kierowcy. Będzie filmik na tym kanale. Kojarzy. Na Brześniowej mieliśmy Indiana takiego beżowego. Na No. Najlepsze jest to, że chodzisz, kręcisz tego Indiana, a w tle słychać mojego... Takie teksty lecą! Potem ludzie dzwonią z rodziny i mówią: ty Wojtek, słychać cię gdzieś tam w filmie. Taki cyrk, słychać, to pierdolisz się, kurwa, nie też tyle lat to robię, tam jest... Te teksty z tyłu są najlepsze. Aha, tak tam nas żeście stali na rogu tam, nie? Pochodzisz do Indiana, za Indianem przychodzi nas chyba Sahary mieliśmy. Szkoda, że ucięłem to, że dalej nie było. Ale słychać, bo słychać ojca tam stoi na końcu stoiska, tam pierdolisz, kurwa, nie znasz, nie, tam tyle lat to robię. Ale no to wszyscy to znają jeszcze raz, wiesz. Wejdzie do kanału. Tak, bo to zloty, no. Dobrze, no. Dobrze. Udało się, no, cześć. Ale się czasami te wejścia, takie rozmowy w tle są najfajniejsze, starnie przez bazary. Janek. Tutaj silniczek ładny. O, panty do WL-ki. Jest tego tutaj dużo. O, to jest ta wersja, taka troszeczkę słabsza. Chociaż nie, reanimowana po części. A to ona została na tym właśnie, na tej wrześniowej też była odpalana? Coś, nie? Nie, bo do tego patrzę, że ten. Patrzę, że filc, no. Filc też jest kanadyjski. Kanadyjczyk ładą. No. Bez filmu. Dobra, lecę dalej. Tutaj różne czyszczenie chemiczno-strumieniowe. Same kartery? Czy silnik cały? Same kartery. Proszę widzieć. Cześć. Dzięki. O, tu jak chcecie coś sobie wyczyścić, żeby się świeciło. Same kartery? O, tu mamy MZ-ki. Rotax MZ-ka. Jakiś nowy ten. Jakie to u was są te rzeczy? To są wasze motocykle? Jakie tu ceny są? A to nie, to tak na przygodę po prostu, żeby stało na wystawkę. Na wabia. Żeby oko... No. Każdy to lubi, nie? Czyli nie ten. Cześć. Złeby. O, witam cię. W pandemii, jak pandemia była, wtedy byłem. No. Tam kopałem rowy jeszcze, bo tam wcześniej żeśmy byli. Aha, no. No i tak kojarzę. Będziesz tym A nie wiem jeszcze, wiesz? Aha. Co tam słychać? No dobrze, fajnie. I teraz się bawię w takie filmiki. Wiem, bo widziałem właśnie na tym, na YouTubie tam. No. Fakt nie. Tak się wciąga, to się zapasuje. Tyle gadek, że ciężko tutaj to obejść teraz. Więcej, muszę teraz doliczać z 2 godziny na rozmowy. Przepraszam. W jakiej cenie taki garbusik?
Proszę. W jakiej cenie taki garbusik? To jest 8 dyszek. 8 dyszek. Kurczę, okazja. Pochodzę, popatrzę. Niedużo. Dobra, podejdę. Ja sobie zakupię takiego. Owal. To jest w ogóle jeszcze tanks, nie? Muszę zacząć się sprężać. Witam, cześć. Witam, oglądam. O, fajnie, dzięki. Takie coś. O, mam WS-kę. W jakiej cenie taka WS-ka? Ale to są od dwójki, nie? Jaka cena? Dwójka 3700. 3700. Jest jakiś na to dokument, coś czy nie? Na żółte papiery. A, tu jest cena nawet 3700. Świetny kanał. O, dzięki, cześć. O, to jest bardzo mega miłe, jak się słyszy takie ten. Tutaj mamy 4200. 4200 za kobuza. Jest jakiś dokument na to, czy nie? Coś do... Aha, tutaj ten pan. Słuchaj, a na to coś jest, czy nie? Czy też nie ma? 4200. Właśnie, kiedyś to nikt nie dbał, nie? O dokumenty. No właśnie, WS-ki były w kole. No, do orania. O, tutaj jakiś. Pojemniki. Na co to pojemniki? Na zapalniki. Na zapalniki, o. Smaki. Trzeba uważać, bo Coca-Cola wypuściła też taką serię jakby archiwalnych starych butelek. O, cześć. A ja coś mam. Dzięki za ten, dzięki za gaźń. Ale działa? Założone? Cześć. A nie wiem jeszcze, bo nie ten, nie miałem czasu. Cześć. Nie miałem czasu jeszcze do tego mojego specjalisty, mechanika najlepszego. O, o, super kamerka. Działa. Tak? Cześć, zobaczę co wy tu macie dobrego. O, jest rama do SHL-ki. Jest rama do SHL-ki. Nie wiem po szlifie. O, a w jakiej cenie właśnie te silniki? Mnie bardzo interesują ceny. 1200, 1800. Ten jest po remoncie. Silniczek robimy motorynka. A ten? Pali na dotyk. To ten od Krzyśka? Nie. Ale w końcu nie udało się tam do niego? Czy to tyle... się nie udało, więc to tylko nawet się nie dobiłem, bo on miał do harta, to mnie ten ciekawił, ten silniczek, ale tylko mnie ciekawił. Okej. Okay. Krzyku tam ma niezłą robicie. To jest przestroga dla nas, żeby się wie. Dlatego mamy małe podwórko. Tak. Mamy tylko 7 metrów. No, wiesz, on tam też teoretycznie nie ma dużo, i tylko 7 że... pięter do góry i 3 piętra w głąb, nie? No. Pę. No, czekaj. Co to jest zami póki? No, też jest problem. No, drogi, jak skurczywik jest, nie? No, to drogi, ale ten... Przodu ten będę robił gdzieś do jakiegoś czasu. Tylko to kurwa czasu nie ma. A za jak chciałbym to robić? Teraz żonie muszę łazienkę zrobić. A górna do Junaka? To tam kolega. A ile te przodki? 150. To do SHL-ki, nie? Nie wiem ile jeszcze nie wyjdzie, bo to jest takie
Szacunek. Bardzo fajny span. Dobra, uciekam, na razie. Wszystkiego dzięki dobrego. Jeszcze raz za ten. No, tutaj od kolegi pozyskałem drogą kupna sprzedaży do mojej SHL-ki M04 Gaźnik, także już niedługo wejdzie jakiś odcinek pewnie ze SHL-ką. O, zobaczymy tabliczki. Dzień dobry. Jakieś ceny? 35 zł, ten pierwszy rząd tam. 40, a taka 50. Kalifornia wzięła od razu od grubych tematów. To są najdroższe, 150. Aha, 150. Za komplet? Nie, za jeden. No też to są takie namiary. Fajne, no. 60 lata jeszcze roczniki, ale stickery na 70. Aha. A po stówce? Po stówce to mam z takich starych jak Marcio Pensylwanii, Illinois. Okej, okay, a ta Kalifornia niebieska? Też za stówkę jest. Ona jest z 70 lat. Okay, dobra, zaraz zobaczę i może coś tutaj... Ja mam tych tablic całą masę, ale... Ale jeszcze by się sprzedało. Ale jeszcze to. A motocyklowe? Po 45. A jakbym je wszystkie wziął? Po 3 dychy? Po 35 wszystko. 35. Ile ich jest? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddaj 10 za 300, co? W dobre ręce pójdą. 10 za 300? No. Dobra. O. To jest to. A ten Nowy Meksyk? 70. To też? Papryki 60. Po 50? Przybiorę. Dobra, to... Trochę muszę się ten... A to Illinois z tym samolocikiem? 130. 130. No, ale fajna. Ja mam większość tej Illinois, to są wszystkie te. A Indiane? 60. 60. Dobra, wezmę, czekaj, czekaj. Bo to mówiłeś za stówkę, a te... Po 150 te Kalifornie. A dałbyś coś ten? Wezmę wtedy te trzy Kalifornie jeszcze do tego i zostawię ci całą kasę, którą przywezmę na wadę. Drugi wariat może się nie trafić, pamiętaj. Dobra, tą niebieską za stówkę, dobra. I co, i te dwie jeszcze? I te dwie też po stówce, no. To już wyjdzie, bo czekaj, bo ja tu zostawiłem ile? 3, 4,5, 5,5. To 7,5 stówy będzie razem, dobra. Tak, nie? Kurczę. Dobra. Stówy, czekaj. Ja sobie zdjęcie, dobra? Tylko zrobię sobie, żeby sobie odhaczył później, dobra? Dobra, dobra. To będzie co? Raz, dwa, trzy. Kolekcja się zasiliła. Po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Cześć, cześć, witam, witam, z tej strony Marcin, witam w części vlogowej. To był dzisiejszy filmik, był zapisem z ostatniego styczniowego motobazaru, ale z takiej wersji
full wypas, czyli praktycznie wszystkie rozmowy, wszystkie tam stoiska, które sfilmowałem, to chciałem wam je pokazać, żebyście tam mogli sobie zobaczyć, poczuć się, jakbyście byli na tym bazarze, bo może jeszcze nie byliście nigdy ich, a chcielibyście się tam przejechać. Ta zimowa edycja właśnie w tej hali jest raz w roku, tylko w styczniu. Późniejsze edycje będzie majowa, czerwcowa i wrześniowa, będą już na stadionie startu, jeżeli tego stadionu nie zlikwidują. Ale na razie są podane terminy. Terminarze w ogóle bazarów motocyklowych możecie sobie zobaczyć na mojej stronie www.motozloty.com. W opisie filmu jest link do terminarza, bo teraz już za chwilę będzie bazar tutaj we Wrocławiu, będzie bazar w Poznaniu, później chyba w Toruniu, myślę, że będziemy we Wrocławiu, na pewno będziemy, co tam jeszcze, w Warszawie będzie, w kwietniu jest impreza w Warszawie, z Bemowa przeniosła się na Służewiec. Ja tam nigdy w sumie na tym Służewcu nigdy nie byłem, ale wiem, że z opowieści wystawiających się, że tam po prostu było mega, super, ekstra i zobaczymy, jak to będzie. Mamy tam stoisko, mamy zaproszenie od organizatora, także polecam jak najbardziej ten bazar w Warszawie, bardzo fajny klimat i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Co tam jeszcze? No ruszyła wczoraj, jak wiecie, jak oglądacie tutaj mój kanał i śledzicie Facebooki, to ruszyła przedsprzedaż biletów na festiwal motocyklowy Bike Week Łeba. Fajnie, że tych biletów no, wczoraj się dosyć sporo sprzedało. Cały czas je zamawiacie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Fajnie będzie się zobaczyć z wami po przerwie albo pierwszy raz z niektórymi osobami. Tutaj widzę dużo też osób z Makipy, czyli tutaj z tej ekipy cały czas komentującej, piszącej na YouTubach. Fajnie, fajnie, bardzo. O, ja to tak wchodzę w koło, tutaj jestem, jak ktoś nie wie, pierwszy raz ogląda, to jestem w swoim sklepiku na poddaszu. Tutaj mam też taką część właśnie dodatkową, magazynową. Także pamiętajcie o aktywnościach, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to wciśnijcie tą subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo widzę dużo wyszukiwań, jest jakby na bardzo dużo wyszukiwań, jest właśnie po nazwie mojego kanału, więc pewnie nie macie subskrypcji włączonej. Jak wam się nie pokazują filmiki, to warto tam jeszcze dzwoneczek kliknąć, wtedy powinny być powiadomienia też właśnie o premierach, o materiałach, które wrzucam, dodaję w dziale społeczność, tam też za chwilę dodam jakieś bazarowe różne też terminy, żebyście sobie mogli tam podpatrzeć, zobaczyć i zapraszam też do komentowania, do zadawania pytań, jeżeli coś tam was interesuje, nurtuje. O, dzisiaj tak wymyśliłem sobie, bo mamy jeszcze troszeczkę krówek zostało, mamy takie krówki, o. Mamy takie krówki firmowe, Easy Riderowe i Harleyowskie. I teraz przez tydzień czasu od tego filmu do każdego zamówienia, jak napiszecie tam, że jesteście z YouTube'a, albo jak kod wpiszecie rabatowy, albo napiszecie krówka w komentarzu, to będziecie dostawać do zamówień takie krówki ekstra. I chyba ten. I smycze też. Łysy, jeszcze są smycze z Łeby z tamtego roku? O, to jeszcze jak coś kupujecie, zamawiacie, to jeszcze smycz, czyli smycz i krowa. Można krowę na smyczy powyprowadzać. Jest dużo koszulek jeszcze, tam jakichś poprzecenianych, wyprzedaże są gadżetów z tamtego roku, także też zapraszam, jakieś znaczki zlotowe, naszywki, wszywki i takie tam inne różne rzeczy. Dobra, tymczasem uciekam. Hej. O, ładował się? Tak. No to dobrze, bo tu idzie do ten. Trzeba się pożegnać. Co? Powiem? Ty, ale się coś nie... A, poczekaj. Wyłącz, wyłącz. Proszę pana. Co tu się dzieje? A czemu tak zrobiłeś? Żebyś nie mogę.
Aha. No dobrze, dobrze. Trzeba go umyć, trzeba go tu wypucować. Muszę się pożegnać z jakimś z motocykli i padło, że pierwszy idzie tutaj ten Heritage. O, tak, to tutaj mamy Heritage Softail. Taki bardzo ładny, zaraz zobaczymy jaki to jest przebieg. Już nie pamiętam. No, teraz go odpalimy. Może zrobię jakąś rundkę, bo się robi ciepło, więc jakaś rundka, jakieś fotki trzeba będzie porobić. Dawaj. O, tutaj jeszcze mam jakieś fanciory różne. O, no i teraz 30 tysięcy mil. Dobra, a jest paliwo? Czy no, coś zassało? Jeszcze raz zrobimy. Tak, czekaj, czekaj. O, hops. Ty, a masz też tutaj założyć? No, to tutaj cenie, nie? Patrzcie, tyle stał i od pierwszego strzała. Powiem wam, że miód na moje uszy. Całą zimę stał i odstrzała, nie? Rewelacja, no. Tu jest fajny taki, fajny system tego montażu kanapy. Można sobie szybko zdemontować tutaj to. Tutaj też to się szybko można... Szybko to może nie, ale to powinno być na kliklaki też to oparcie. I można sobie zrobić takiego tego. Solówkę, jak nie chcecie wozić nikogo. No ale też ważne, że jest ten szybki dostęp, nie trzeba kluczy żadnych, nie? O, wypucować go, Grzesiu, jakbyś go mógł ten... O, nie wsadziłeś tutaj. Od początku, o widzisz. 10 razy rozłożysz i się nauczysz. A zobacz, tutaj tego nie trzeba rozpinać, bo tutaj są... Widzisz? Kto to rozpinał w ogóle? No zgadnij. To. Szukałeś tu czegoś. Skadi, kto to rozpina? Szukałeś trufli. Tak. Były poszukiwania trufli. Oj, kurczak. Szedłem jak dzik w żołędzie. No. Że ktoś nie wie, to będzie rozpinała. No, ładnie go ten. Tutaj jest oryginalny lakier. Śliczny jest ten Harley. No, chcę go przygotować. Bardzo ładny, bardzo śliczny. Jakby ktoś miał ochotę sobie zakupić Harolda, to zapraszam do kontaktu. Mam tu kilka sztuk, z którymi się będę musiał rozstać, więc będzie można coś nabyć drogą kupna sprzedaży. O, tu wam jeszcze pokażę, bo są jakieś... tutaj te naszywki chyba widzieliście, już je pokazywałem. Nawet ktoś zamówił ostatnio z filmu. Mamy różne... Będą, lada chwila będą na stronie. To jest fajne, ne? Chapter ibuprofen. O właśnie, to na łebę powinni. 65 lat masz, wjeżdżasz na łebę, ale musisz mieć taką naszywkę. Weterańską. Tutaj mamy jakieś różne jeszcze, o tutaj u babci zakupiłem różne fanty. O, tutaj jest ta. Piersiówka ryba dla wędkarzy. Coś jak łowicie ryby, to zobaczcie jaka piersiówka, tylko jej nie ma na stronie. Ale można ją teoretycznie chyba kupić, nie? Czy łysy ty będziesz z niej dziabał? Ja nie piję. Z płotki takiej.
Idę na ryby. Do płotu pójdę na kawę, ale... O, tego to lusterko ACDC, też się mogę z nim rozstać, jak zaproponujecie mi jakąś kwotę. Tutaj jest ten Neon EB. Nie wiem, czy te małe szafy grające też sprzedajemy, czy na razie nie może? Nie, na razie szafy na razie niech ten. Musimy zobaczyć, co tu będzie w tych szafach. Ta też fajna szafa. No. Grają. Grają, patrzyłeś? Tak. Mówisz, a co nie grają? Nie patrzyłem tego. Fajną muzę. Tego nie podłączę, bo to są lampy, mogą, wiesz, może coś wybuchnąć. Mój dziadek takie naprawiał. I pół dzieciństwa spędziłem właśnie patrząc się, jak dziadek naprawiał lampy, lampowe telewizory, radia. Później poszedłem, miałem taką zajawkę elektroniką dosyć mocną. A, tutaj jest przykręcone. Pionier U. Tu jest na ten, inne napięcie, teraz jest inne napięcie w sieci i może być wariować. Nie wiem, napiszcie mi, jak się znacie na tych pionierkach. A, tu kabel jest gdzieś schowany. Kabel jest schowany tam. Czekaj, już co patrzę. Tu czyścisz? Zobacz, jak to. Czekaj, a jest tu jakieś światło, żeby... Cześć. Światłość wiekuista i tutaj też trzeba chyba ten, Grzesiu, jakieś lampki. O. O, czekaj, zrobimy tak, przyświecimy tutaj, żeby łysy ładnie wyglądał w kadrze. O, pokaż, jak to się zobacz, świeci. Ładnie. Aha. Te ryski zlikwidujemy. Tak, bo to są takie, wiesz... Z drobnicy. Trzeba zaraz watą, wata szkla, wata stalowa. Tutaj po... Potem... Przypucować, przypicować, pobawić się, ale ja lubię taką zabawę. Dobra, kończymy dzisiejszy wieczór, już się nie męczcie tu z nami. Pozdrawiam jeszcze cały Top Chat, wszystkie osoby komentujące, udzielające się, wspierające, udostępniające. Dzisiaj sprawdzałem to ten film właśnie z tego bazaru, taki z kompilacją cen, bo teraz dzisiaj to był taki cały zapis jakby bez jakiegoś tam montażu wielkiego. Ale to właśnie te wycinki scen, już 100 tysięcy wyświetleń w 2 tygodnie, także bardzo fajne zasięgi się tutaj dzieją. Wczoraj też strzeliło 12 tysięcy subskrypcji, za co wam serdecznie dziękuję. Nawet jak tam większość nie komentuje, nie ten, ale też fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie, to też jest duże wsparcie i jak te wyświetlenia rosną, to aż chce się zaglądać i coś robić, i montować, i poświęcać ten czas na te filmidła. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się na dole w komentarzach. Do zobaczyska. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć!